Dzień dobry, witam kolegów hodowców. Chciałbym po prostu przedstawić tutaj sylwetkę mojego kolegi. Nazywa się Józef Weiss. Jesteśmy 15 km od austriackiej granicy. Przybyłem tutaj po to po prostu, żeby zaprezentować sylwetkę tego kolegi, który zajmuje się tylko gołębiami dalekodystansowymi rasy Jan Arden. To są wszystko w czystej krwi gołębie Jan Arden, różnych linii. Tu kolega przedstawi, co ma po prostu do zaprezentowania. Kannst du sagen, welche Linie hast du so? Hauptsächlich die Linie vom Dolle. Aber wie jeder weiß, es ist schon lange her. Dolle war von 67, Top-Flieger, aber aus der Linie kommen immer wieder Top-Tauben. Und viele Züchter in Holland, Belgien, auch in Deutschland haben die mit diesen Tauben, die Weitstreckentauben, sprich Marathontauben, aufgebaut. Also ist ob Warnreue, ob Jan Arden in dem Sinne, ist alles aus einer Linie. A więc przeważnie jest to linia Dolly, ale jak tutaj kolega mówi, to jest, to wiadomo, to są lata 70. linia Dolly. I po prostu z tych właśnie linii tutaj gołębie głównie się przebijają od różnych hodowców. Muszę powiedzieć, że naprawdę są tu super gołębie w pochodzeniu Jan Arden. Was hast du hier? Wir haben zum Beispiel Wim Müller, ist auch ein ganz berühmter Züchter. Eierkamp Müller, damals die Kooperation. Auch reine Jan Arden Tauben, aber aus einem ganz anderen Milieu. Tutaj na przykład są gołębie od Wini Müllera. To są jeszcze jak był w kooperacji z Eierkampem. I tutaj są gołębie takie, was hast du hier so? To züchten zwei Brüder bei mir vom DAX M. Der hat geflogen im 14. National DAX. 383. Perpignan. Der kommt wieder aus dem Sohn Mona Lisa, die war erste National Bordeaux bei den Jährigen. Also das ist auch die Linie Mona Lisa? Ja, Golden Breeder, Porsche 911, also die ganzen berühmten Tauben von Wim Müller sind in dieser Abstammung. Aha, tu kolega mówi właśnie, że te gołębie to są właśnie z linii Mona Lisy i to są dwóch braci, Romus und Romulus, nie? Romulus und Remus. Aha, to są Romulus i Remus, tak się nazywają te dwa gołąbki. To są właśnie, tak samo 100% Jan Arden. Ja. Tutaj właśnie u kolegi w gołębniku. Kinder, później właśnie pójdziemy do gołębnika i pokażę kolegom, jak te gołębie wyglądają. Ja, to są te rodowody tych dwóch braci. Te gołębie właśnie przywiozę teraz do Polski. Trochę tych gołębi, bo już wziąłem 2 lata temu od niego pierwsze gołębie, żeby po prostu sprawdzać. Wiadomo, ja na razie w oddziele tylko po prostu leciałem ten rok, żeby po prostu gołębie się przeleciały, bo nie mam je w domu. To mój opiekun po prostu tylko wkładał gołębie. Wiadomo, no tam jakichś wielkich wyników nie osiągnęły, ponieważ były 3 lata były nielotowane, ale tutaj od kolegi w tym roku. Na młode też mnie nie było, ale mój opiekun leciał ze skutkiem bardzo dobrym i te gołębie właśnie tutaj od kolegi bardzo dobrze się pokazały, także postanowiłem tutaj do niego przyjechać z powrotem. No i teraz wezmę do Polski, właśnie na naszych gołębiach będą gołębie, można będzie kupić, to on zaprezentuje jakie, później pójdziemy do gołębnika, to pokażę te gołębie, po których są, także naprawdę super gołębie Jan Arden. To, dann haben wir noch Stiegelbaut. Właśnie tu kolega też ma Ardeny, ale też kilka gołębi Stichelbaut zupełnej czystości i Van He. A Van He, tak, bo ja w sumie też nie znam tych gołąbków, to jest czysty gołąb Van He, ale oryginalny. Generalnie tutaj kolega mówi, że gołębie Van He to są wszystko 100% gołębie Stichelbaut. To jest baza tych gołębi. Też będzie, haben wir auch Auktion was von dieses?
Von dem Vogel sind ja. hier vier Söhne in der Auktion. Tu będą na aukcji czterech synów tego gołębia. Mit der Täubin von Franz Labille aus der Barcelona Linie. Aha. I samiczka będzie właśnie z linii Barcelona. Też tutaj od jednego z hodowców, bardzo dobry hodowca. Okej, okay. To jest auch Stichelbaut. Reine Stichelbaut. To tak samo jest 100% gołąb Stichelbaut. Okay. Franz Labue ist der Schatzbewahrer von Stichelbaut. Aha, okej. Okay. Und der fliegt ausschließlich fast nur Barcelona, aber immer Spitze. Ten hodowca? Mersch Franz, on tylko latał Barcelona i tylko same naprawdę super konkursy. Franz Labrie. Franz Labrie. Also ja. Die Turbine habe ich von Franz Mahat gekauft. Du hast es gekauft. Präsident on kupił od tego. Österreichischen Verband. Aha, od prezydenta austriackiego związku. To jest oryginalna Turbine. To jest oryginalna samiczka od niego. Ja. Mhm. So, dann geht's weiter. Auch ja. Jan Arden von Hybrecht. Teraz idziemy dalej z gołębiami Jan Arden. Das ist von wem? Von Hybrecht. Aha. Toni Hybrecht. Hybrecht Tommy. Ja. Mhm. Ist das kann mich interessant. Ein Enkelsohn von Schwarzen Wolters. To jest wnuk czarnego Woltersa. Das ist der Vater von 5. National St. Vincent. On leciał 5. Narodowy, 34. 34. Narodowy, 64. Narodowy, Pau 50. Bordax. Ja. Dann die Elfie von Jan Polder. Od Jana Poldera tu jest gołąb. To samica była od Jana Poldera. 34. National. 34. San Narodowym San Vincent. Nieszczęsna von der Barca. Jej siostra była 10. z Barcelony. 16. National Barcelona. I następna siostra była 16. w Barcelonie. Also auch sämtliche Leistungstauben. To są gołębie naprawdę z super wynikami. Ja. Właśnie z dalekich lotów. Wiadomo, że Ardeny nie mają sobie równych właśnie na takich długich lotach, po prostu ciężkich. So, dann von Albert Voss, ein Sohn aus dem Brief. Tutaj następny gołąb, to jest od hodowcy, wie heißt diese Züchter? Albert Voss. Albert Voss. Aus Holland. Mhm, z Holandii. So, der Vater von dem Vogel hat geflogen. Ojciec tego gołębia. Ten 9. teletext auf Brief. Mhm. Był w teletekście. Dann ist er Vater vom 11. National St. Vincent. Aha, jego ojciec był 11. St. Vincent. Dann 9. National Bordeaux. 9. z Bordeaux. Und 1. National St. Vincent 2003. I 1. St. Vincent w 2003 roku. Ist einer der besten Zuchtvögel von Albert Voss. I to jest najlepszy gołąb hodowlany od tego Alberta Vossa. Dann wir haben direkten Sohn. I to jest jego oryginalny syn. Sind auch in der Auktion. Auch? Ja. Na aukcji też będzie eine oder zwei? Ich glaube vier. Vier Stück? Ja. Also cztery gołębie będą z tego gołębia na aukcji też. A muszę tutaj się posiłkować, bo nie mamy kogoś, kto by nagrywał i dlatego mamy ustawione tutaj tak po prostu nagrywanie, że muszę patrzeć, co tam się w sumie dzieje, so, czy to dem, nagrywa w ogóle. Bei dem Vogel war der Brief verpaart an seine eigene Tochter. A, also das ist Inzucht eigentlich. Ja. To jest Inzucht po prostu tutaj z tego samca. Z dwóch stron jest ten sam gołąb, tutaj widać ten 6, 213. Okej. Okay. So, der Vogel war verpaart mit einer Tochter 105 von Grün und Wolfgang. Ten gołąb był zaparowany na córkę. Na, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Mit einer anderen Täubin aus dem alten Zuchtpaar. Aha, on był zaparowany na starą samiczkę Van Roya. Tutaj kolega mówi, że Van Roy to w sumie gołębie też tylko są Arden. Także. Aha, Dunker Van Roy. Na tą samiczkę NL. 231 końcówka, 08 roku. To jest właśnie na tą samicę był zaparowany ten gołąb. Tu są właśnie gotowe rodowody, które kolega sporządził. Także widać, skąd te gołębie pochodzą.
sofort mit einer Tochter aus diesem Paar. Mit welche? Das sind die Eltern. Aha, okay. Von der Täubin. On jest zaparowany z córką tej pary. Die Täubin, die da. Tak to wygląda. Ja. W sumie gołębie te tutaj u kolegi są przeważnie albo ciemne, albo ciemnopstre. Dieses Paar habe ich auch nach Tschechien verkauft. Tą parę on sprzedał. Wann hast du verkauft? W marcu były sprzedane do Czech te gołębie. Okej. Okay. Aber das züchten bei mir noch drei Töchter. Trzy córki tej pary są dalej tutaj u kolegi. Ja. To dann gehen wir auf die 105 Linie von Konrad Wolfgang. Teraz pójdziemy właśnie, pokażę wam linię 105, to jest ten gołąb. I hodowca tego gołębia to jest Wolfgang Krünert. Wolfgang Krünert. Ja. Super hodowca na dalekim dystansie. To jest najlepszy gołąb dalekodystansowy w Niemiec. Ten 105. Was hat also ile Kinder? Also jest Vater vom ersten Aasvogel. To jest tak. Ojciec najlepszego gołębia Niemiec, maraton. Drugiego gołębia maraton Weibchen, czyli samiczek. Pierwszy najlepszy gołąb maraton w 2008 roku. Drugi najlepszy gołąb Bayer Maraton 2009. Okej. Okay. Dann ein Enkelsohn von ihm ist beim Züchter Jansen in Friesland, der beste Zuchtvogel. Aha. Najlepszy gołąb hodowlany u hodowcy to nazywa się gdzie to jest? Aha. Also hodowca nazywa się Jansen Friesland. U niego ten jego syn jest najlepszym gołębiem hodowlanym. Tak samo lata tylko daleki dystans. The next? No, to sind 142 und 141. Aha. Die zwei Söhne sind die besten Zugvögel beim Grünert jetzt wieder. Teraz ten 142, 141 obecnie są najlepszymi gołębiami hodowlanymi u Grünerta. Also bei uns züchten sechs direkte Kinder. On ma bezpośrednio 6 bezpośrednich dzieci, tego 105 i 18 wnuków. Dann nehmen wir den 670. Was ist 670? Der? Erste Aasvogel von Deutschland. Aha, auch wieder so ein 105. Ten gołąb 670 jest najlepszym gołębiem w Niemczech na dalekim dystansie. Był. Najlepszym gołębiem dalekodystansowym, którego kupił Pittman. Ja. Tego gołębia kupił Pittman. On, tutaj kolega, kupił jego syna tak samo i o tutaj właśnie widać to jest ten gołąb. Te gołębie dzisiaj u Pittmana trzeba dać 750 euro za sztukę. Wie viele direkte Geschwister hast du von te? 6,5 Geschwister. Od tego gołębia ma 6 sześcioro pół rodzeństwa jego, bo wiadomo ten ojciec jego był zaparowany na 6 innych samiczek. Naprawdę super gołębie. I jednego syna. Także no, naprawdę super paru. Tu widać u Pittmana. Ten gołąb jest tutaj. I tutaj jest samiczka. Original Van Dommelen. Van Dommelen. Jest eine Enkeltochter von Paul Doffer, einer der besten Zuchtvögel in Holland. Aha, najlepszy gołąb. Ale schwere maraton. Wszystko z bardzo ciężkich maratonów. Super właśnie z tego gołębia. Gołębie się spisywały właśnie na dalekim dystansie i mówi, że to jest najlepsze z najlepszych, co może być. Also Pittman verlangt aus diesem Paar für eine Jungtauben 750 euro. No, z tej pary, tak jak on mówi, Pittman bierze 750 euro za sztukę. Okej. Okay. Schauen wir weiter. So. Eigentlich haben wir das ganze Thema jetzt bis auf die Original
Battenburg. Aha, Battenburg. Mhm. Züchten bei uns ein Enkelsohn und eine Enkeltochter vom St. Vincent. Teraz byśmy chcieli, on chce właśnie zaprezentować od Battenburga. Ma tutaj oryginały z linii Witpujka. Jak on mówi, od Battenburga, w tej chwili jeden z najlepszych gołębników dalekodystansowych, nie idzie w ogóle już kupić gołębi oryginalnych, ponieważ on ma kontrakt z Pipa i tam te gołębie sprzedaje. Z tego St. Vincent mniej więcej między 2 a 3 tysiące euro trzeba dać za gołębia, żeby po prostu kupić z tej pary St. Vincent. Also die Original, die Battenburg Tauben sind momentan weltweit die begehrtesten und teuersten Tauben. To tak. Tak jak on mówi, że to są w tej chwili najdroższe gołębie dalekodystansowe na świecie. To jest właśnie ten, też będą na aukcji Wilhelmwa. Jednego gołębia mamy z tej pary. Tu jest widać Battenburg. Z tego będzie jeden gołąb na aukcji. Normalerweise verkaufe ich aus dem Paar gar nichts. Normalnie z tej pary nie sprzedaję wcale gołębi, ale no, teraz musimy coś sprzedać w Polsce, żeby hodowcy też nabyli sobie super gołębie dalekodystansowe. Weil diese Tauben kombiniert mit der Linie vom Weltmeister von Heinz Siegmüller. Mamy zwei Söhne. On puszcza te gołębie Battenburga na Zegmüllera gołębie z mistrza świata. Ten gołąb był mistrzem świata w Holandii i jest dwóch synów. Te gołębie już są dość stare. Dwa syny żyjące w tej chwili w Niemczech, obydwa są tutaj u kolegi. Później zaprezentujemy na filmie, jak wyglądają te gołębie. Dwa gołębie też nie sprzedaję z tej pary, tylko wnuk. Ja, was haben wir jetzt? Weil das ist jetzt die Kombination aus Battenburg, mal Weltmeister. Aha, ja. Tutaj jest właśnie taka kombinacja, będą na aukcji. To jest Battenburg, wnuk z tego gołębia tutaj, oryginalnego. I tutaj jest właśnie z linii tego Weltmeistera. Tutaj widać, Weltmeister 1. Ja. 0-0 rok. Czyli gołąb ma w tej chwili 15 lat. A naprawdę super wygląda, jeszcze żywotny gołąb i zapładnia. Te verfruchtetne? To jest 15 Jahre alt und befruchtet jedes Ei. 15 lat jest stary, ale zapładnia mówi każde jedno jajko. Noch. Noch. Jeszcze. Okay. Wir werden ihn dann in Natura sehen. Also jetzt, wie sehen Sie, kann man gehen zu dem Schläger, ne? Jetzt können wir dann zu dem Schläger gehen. Także teraz pójdziemy do gołębników, zobaczymy. Kolega tu zaprezentuje swoje gołębie. Będą mogli koledzy zobaczyć, jak to tam wygląda. Nie wygląda to aż może jakoś laboratoryjnie, bo on mało co sprząta u gołębi. Mało tam ingeruje w takie rzeczy, sprzątanie czy pojniki. Tak, no, wygląda to tak, jak wygląda, ale on mówi, że to musi tak być u dalekodystansowych gołębi. Co się nie nadaje, po prostu usuwa, jak nie dają sobie rady z chorobami. Żadnej chemii nie używa. Także tak to wygląda. Wtedy, jeżeli koledzy będą chcieli sobie zobaczyć tutaj właśnie stronę kolegi, wejść na internet, to jest tak www.palomares.de. Tak to wygląda. I tak samo na przykład stronę tutaj tego, dokładnie, tego hodowcy, który ma tego 105. Absolutnie super gołąb rozpłodowy u tego Wolfganga Krinerta. To jest strona, żeby sobie wejść i zapoznać się z tymi właśnie wynikami tego 105, które w ogóle gołębie jak latały, to jest www.wolfgang.krooeurtton.de. Także koledzy sobie wejdą na tą stronę, to... Krinert Fond. Ach, Krinert Fond. F-U-N-D. To źle przetłumaczyłem. To jest tak, www. Po literkach powiem. wolfgang.krooeurtton.de. To koledzy wejdą i będą mogli się zapoznać, po prostu to będą lepiej widzieli, jak ja tutaj
To, co mogę, to przetłumaczę, ale nie wszystko. Absolutny top town of the 1000 kilometer, 900 km. Tak jak on tutaj mówi, najlepsze gołębie, jakie można sobie wymarzyć na dystansie 1000 kilometrów. Wolfgang hat ja den ersten Aasvogel von Deutschland gezüchtet. Tego właśnie najlepszego gołębia Niemiec, to właśnie on wyhodował, nie? No i tak jak mówię, z tego gołębia są super gołębie, które super sprawdzają się w innych gołębnikach. Der hat den Vogel als Jungtaube dem Fleischmann geschenkt. Aha. Der Fleischmann hat den gereist und ist erster Aasvogel von Deutschland geworden. I on właśnie podarował tego gołębiowi innemu hodowcy, który właśnie, u którego ten gołąb właśnie, którego Pittman kupił, wylatał ten właśnie super wynik. Okej. Okay. To kama jest gęsą domu szlagne. Na razie dziękujemy. Spotkamy się w gołębniku. A witam kolegów ponownie. Tu jesteśmy właśnie przed gołębnikami u kolegi. Tak to tutaj wygląda u niego. Z tych gołębników właśnie lotuje. Zaraz z kolegą zaprezentuję te gołąbki, które po prostu tutaj są w rozpłodzie. O, kann man hinten gehen, ne? Ja. Tutaj właśnie z tyłu są pojedyncze boksy i tutaj właśnie te gołąbki wszystkie się znajdują. Tu też są gołębie. O, tak to wygląda właśnie tutaj. Tu jest słońce, nie wiem czy dobrze będzie widać. O, w tą stronę na pewno. Tutaj pójdziemy od początku. O, tak to wygląda tutaj. Tutaj jest właśnie ten stary syn tego Weltmeistera od Zeckmüllera. I właśnie tutaj są dwa jeszcze młode teraz. Te sind nicht zu verkaufen. To są nie do sprzedania. Te zostaną tutaj. Okay. Kannst du zeigen? Die Eltern? Ja. Weibchen? Ja, die letzte Weltmeister. To jest właśnie ten Weltmeister. Tak wygląda ten gołąb. Nie wiem, czy będzie dobrze tutaj widać. Słońce jest za duże. A, z tej... Jo, von dieser Seite ist besser. Moment. Chciałbym pokazać jego oczy, ale... Nie, to nie mam tutaj takiej jakości. Ale tak wygląda ten gołąb. Szlachty. Jest tu. O, tak wygląda ten gołąbek. Jego oko. O, teraz już jest lepiej. Super. Kannst du zeigen ihr Fliege? Jego skrzydła. Zobaczymy, jak wygląda. Gołąb w idealnej kondycji. Tak wygląda dokładnie. No, der Vogel jest 15 Jahre alt. Jest 15 lat stary. Ale naprawdę jest widać żywotny gołąbeczek, także zapładnia 100 na 100. Und ihre Weibchen? Teraz samiczkę pokażemy. Das Weibchen ist original Oswald Schneider. Samiczka jest oryginalną samicą od Oswalda Schneidera. Eine Inzucht Täubin auf die Semi. To jest Inzucht na Semi. Was war Semi? Die Semi ist die Stammtäubin von Oswald Schneider. Besser hier. Besser sehen. So. Aha. Ta samiczka, ta Semi była podstawową samicą rozpłodową Schneidera. Wie alt ist? 11 Jahre, 2004. Ta samiczka jest 11 lat stara. Mit Eier, kein Problem. Tak samo, bez problemu żadnego. Tak wyglądają jej skrzydła. Bardzo ładna samica. Diese Nachzucht wird immer mit Patenburg dann gekreuzt. I te gołębie, które wychodzą tutaj, paruje właśnie na Patenburga gołębie. Tak to wygląda. To jest właśnie ten stary samczyk. Naprawdę widać, że gołębie super wyglądają. To są młode. Ok, idziemy dalej. So, da haben jetzt die zwei Original Battenburg. To są dwa oryginały od Battenburga tutaj.
samczyk i samiczka, tak wyglądają. Welche Linie ist es? St. Vincent. Das sind beide Enkelkinder von St. Vincent. To są obydwoje wnuki St. Vincent. Von den zwei ist eine Junge in der Aufzucht. Jeden gołąb z tej pary jest na aukcji. A normalerweise będzie. Będzie nichts gekauft. Normalnie nie sprzedaje tych gołębi. Der Vogel ist auch schon 10 Jahre. Gołąbek jest, ten samczyk jest 10 lat już stary. Okej, kannst du zeigen? Ah, dieser Hund ist kommt da. Also muss man da. Auf dieser Richtung. Nicht schlecht. Lieber unten. Wo Sanne. Da, wo Schatten ist. Genau. Tak wygląda ten gołąbek. Postaram się jego oko pokazać. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale mniej więcej. Ostrość nie jest super. Dobrze widać. Tak wygląda. Ausgezogen, die Flüge. Immer unten. Oh, danke ich besser. Das sieht man doch im Gornbeck. Das sind schon Raritäten. Das sind schon, wie ich sage, naprawdę Raritasse. Das Weibchen, Samiczka teraz? Ja, das ist 2008. Ona jest z 2008 roku. Tak wygląda ten gołąbek. Tak skrzydło wygląda gołąbka. Super. Okay. Wir sind eben Tauben, wenn normale Flüge sind, bei 800-900 Kilometer brauchst du keine Hoffnung machen, aber bei harten Flügen und über 1000 Kilometer absolute Spitze. No, on mówi, że jeżeli są loty jakieś z wiatrami, lekkie, to na te gołębie nie mamy co liczyć, ale jeżeli są loty ciężkie, powyżej 900 km, wtedy te gołębie są w czołówce. Naprawdę super gołębie Arden. To jest córka 105 von Grüne Wolfgang, tego, którego właśnie prezentowałem tam. Ciemna samica, von welcher Baujahr ist? 2011. To jest direkte Tochter. Direkte Tochter. To jest córka tego 105, z którego gołębie wszędzie, naprawdę, gdzie koledzy kupią, gołębie latają. Zresztą można wejść na tą stronę właśnie tamtego kolegi, o którym mówiłem, tam jest bardzo obszernie wszystko napisane, gdzie gołębie tego 105 latały. Okej. Jak skrzydło wygląda tego gołębia? Okej. Praktisch Halbschwester zum ersten nationalen Ausvogel 2012. Halbschwester? Ja, halbe. Gleiche Vater. Gleiche Vater? Ja. A więc jej ojciec z tego nacjonala właśnie, który latają pierwsze miejsca. To jest półsiostra. Tak ona wygląda. To jest oryginalna samiczka od Mene und Tochter. Tak samo 100% Jan Arden. To jest córka Karoliny. O, tutaj właśnie siedzą gołąbki, to są same samce i to wszystko tutaj, co jest ciemne, to są wszystko synowie lub wnukowie tego gołębia 105, tego super rozpłodowca od
Krünerta. Tak to wygląda. Okay.